Krzysztof Zagórski, Stowarzyszenie Maraton Gorlice. Jeżeli chodzi o Beskid Niski, jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, który w tej chwili staje się bardzo popularny poprzez bieganie. I nie tylko, rekreację. Myślę, że pomysł zorganizowania w Wysowej Zdroju poprzez wody mineralne Wysowianka jest doskonałym pomysłem na promocję samej Wysowej poprzez maraton z Gorlic do Wysowej Zdroju. W dniu 24 maja 2015 roku taka impreza zostanie zorganizowana bezpośrednio przez Stowarzyszenie Maraton Gorlice, jak przy współudziale głównego sponsora Wód Mineralnych Wysowa oraz partnerów takich jak Urząd Miasta Gorlice, Starostwo Powiatowe, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Sękowa. Oczywiście przedsięwzięcie jest bardzo duże, przede wszystkim od strony logistycznej. No cóż, 42 km to kwestia zabezpieczeń, kwestia pozwoleń, kwestia również odpowiedniej reklamy, co już zostało to poczynione. Już są pierwsze efekty na stronach internetowych bezpośrednio jako nas organizatorów, gdzie już zawodników jest bardzo dużo zapisanych. A notabene jeszcze organizujemy w tym dniu biegi towarzyszące na dystansach 5 km i 10 km, które to są przede wszystkim dedykowane dla osób, które przyjadą z maratończykami, dla rodzin, dla dzieci również te krótsze dystanse, zwłaszcza 5 km, jak i również Nordic Walking. Oczywiście są przewidziane nagrody dla najlepszych zawodników, ale i nie tylko, bo również myślimy też o jakimś losowaniu, może nie potężnych nagród, ale jakichś symbolicznych, żeby po prostu zachęcać do uprawiania sportu, do uprawiania rekreacji. Start będzie w Gorlicach na rynku, później będziemy biegli poprzez ulicę Łokietka, a wcześniej przy pierwszej zapalonej lampie Łukasiewicza przy kapliczce na ulicy Węgierskiej, jak już wspomniałem, na ulicy Łokietka, przez Siary, następnie górną częścią Sękowej, na przełęcz Małastowską, oczywiście asfaltem wzdłuż gminy Sękowa, jak również od przełęczy Małastowskiej pobiegniemy do Nowicy, Przysłup, Oderne i później oczywiście Uście Gorlickie, w lewo skos w kierunku Kwiatonia, Skwirtne i przez Skałkę już tutaj bezpośrednio w okolicach Wysowej i przez Łopacińskiego i meta w atrakcyjnym miejscu, jednym z najpiękniejszych w Wysowej bezpośrednio przy pijalni uzdrowiska Wysowa. No myślę, że zakątek przepiękny, przepięknie poprowadzona trasa, na całej trasie wiele ciekawych obiektów zabytkowych, architektury drewnianej, również wkomponowane w obchody stulecia Bitwy Gorlickiej, cmentarze z I wojny światowej, akurat wypada rocznica setna, w tym czasie obchody będą w całym powiecie. Myślę, że dla turystów, dla rekreacji, dla uprawiania tej dyscypliny i nie tylko sportu, doskonały czas i miejsce na spędzenie mile pobytu. Sama Wysowa, no to już chyba tak bardzo reklamować nie trzeba, bo ona się broni. Pod jakim względem? Wielu Polaków, wiele osób z Polski kojarzy uzdrowisko Wysowa, powiat gorlicki. Już nie trzeba im tłumaczyć, gdzie to jest, w którym miejscu. A wręcz sami mówią, że jest ci, co tutaj byli, to jest to jeden z najpiękniejszych zakątków w kraju. Co jest takim walorem bardzo dużym Wysowej Zdroju i nie tylko, bo Beskidu Niskiego. To oczywiście jeszcze cisza, spokój. Ten zakątek jest doskonały dla biegaczy, dla uprawiania sportu, a przede wszystkim dla przygotowania się do maratonów, do imprez właśnie maratońskich, biegów długodystansowych. Są tu doskonałe warunki. W Wysowej można korzystać z basenów, z odnowy biologicznej, które tutaj uzdrowisko posiada, masażystów i nie tylko, a więc jest tutaj nawet w tej chwili doskonała baza logistyczna dla uprawiających sport. Kapitalnie można się przygotowywać do po prostu imprez maratońskich,
poprzez właśnie tutaj pobyt 2-3 tygodniowy. Cenna inicjatywa. No, dziękować tylko za to, że i gminy, i przede wszystkim prezesi firmy wód mineralnych Wysowianka no, podjęli taki temat, czy przede wszystkim wpadli na taki pomysł, żeby zorganizować taką imprezę. Myślę, że jest to doskonała sprawa marketingowa uzdrowiska i całego powiatu.